Kilkudziesięciu wystawców oferujących wszystko, co związane jest ze świętami Bożego Narodzenia, występy zespołów folklorystycznych, anielski chór prezentujący wyjątkowe aranżacje kolęd, Mikołaj z workiem pełnym słodyczy oraz mnóstwo gości. Tak działo się w Krotoszycach podczas 11. Kaczawskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Bardzo dużo wystawców z terenu całego partnerstwa prezentują lokalne wyroby i produkty związane oczywiście ze świętami, z Wigilią, ale także niesamowite rękodzieło. Od pierniczków, po stroiki choinkowe, po precyzyjnie wykonane bombki. Bardzo piękna inicjatywa Stowarzyszenia Kaczawskiego, która cieszy się ogromną popularnością. Jest mnóstwo ludzi z Jawora, Złotoryi, Legnicy. I to takie wspaniałe wprowadzenie do okresu świątecznego. Gratuluję tej imprezy. Było bajecznie kolorowo, pysznie, wesoło, a przede wszystkim wszyscy, zarówno organizatorzy, jak i licznie przybyli goście, doskonale odnaleźli się w pięknie przystrojonej sali i poddali magii nadchodzących świąt. Jedną z atrakcji 11. Kaczawskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego był występ anielskiego chóru, który zaprezentował kolędy w wyjątkowych aranżacjach. Cieszymy się, że wójtowie i starosta jaworski zaangażował się do tego dzieła. Bardzo się staraliśmy, praktycznie dwie próby tylko w moim przypadku. Pozostali koledzy, koleżanki, cztery próby, ale wierzę, że po brawach, że udało nam się wystąpić. Przy okazji urozmaicić ten kolejny 11. Jarmark Bożonarodzeniowy. Jarmark, który przybliża nas do świąt Bożego Narodzenia. Myślę, że frekwencja dzisiejsza, jak również występy poszczególnych zespołów, wystawcy i wielu uczestników pokazuje, że te jarmarki są potrzebne, że warto na nich być i mam nadzieję, że w kolejnym roku również się spotkamy. Podczas tegorocznego jarmarku organizatorzy zadbali o to, aby było coś dla ucha, dla ducha i dla ciała. Na wigilijnym stole nie powinno zabraknąć karki, a przede wszystkim warszczyku, uszek, pierożków z kapusty z grzybami i życzliwości rodzinnej.